Cześć, czołem. Już za kilka dni lecimy do Ameryki Północnej i zaczynamy naszą największą wyprawę, czyli busem przez trzy Ameryki. Z tej wyprawy na naszym YouTubie będą się pojawiały codzienne daily vlogi, także śledźcie nasz kanał. Generalnie do tej podróży wszystko już jest gotowe. Na pierwszy etap mamy już skompletowaną ekipę i przez najbliższe dni będziemy się po prostu pakować, plus załatwiać kilka takich ważnych spraw, które trzeba załatwić przed każdym wyjazdem. Jedną z takich ważnych rzeczy jest zadbanie o bezpieczeństwo pieniędzy w podróży, bo ostatnio coraz częściej słyszy się o tym, że ktoś pojechał za granicę, nie ustawił sobie na przykład limitów na swoim koncie, ktoś w restauracji skopiował jego kartę i potem z konta zniknęło kilkadziesiąt tysięcy złotych. Takich sytuacji jest bardzo łatwo uniknąć, dlatego w tym odcinku przedstawiamy Wam 10 sposobów na bezpieczne pieniądze w podróży. Przed wyjazdem koniecznie zapisz sobie dane kontaktowe do banku, żeby w razie kradzieży lub zgubienia karty móc ją szybko zastrzec. Na wszelki wypadek zabierz ze sobą zapasową kartę, najlepiej innej organizacji płatniczej, na przykład jedną kartę Visa, a drugą Mastercard. Nigdy nie loguj się do swojego konta czy aplikacji, korzystając z publicznych Wi-Fi, bo są one dużo bardziej narażone na ataki i kradzież danych. Jeżeli się przeprowadzałeś lub zmieniałeś dowód albo inne dane, to koniecznie je zaktualizuj i powiadom bank o wyjeździe. Zaktualizuj też swój numer telefonu w banku. Bank monitoruje transakcje i może do Ciebie zadzwonić, żeby potwierdzić, czy to na pewno Ty płacisz kartą. Dlatego koniecznie odbieraj połączenia z banku. Na wypadek kradzieży przed wyjazdem koniecznie ustal limity na swoim koncie. Nie tylko dzienne limity wypłat z bankomatów czy dzienne limity płatności, ale także limity płatności internetowych. Uważaj na skimming, czyli nielegalne kopiowanie kart. Będąc przy bankomacie, zawsze zwracaj uwagę, czy na klawiaturze albo czytniku kart nie ma żadnych dodatkowych nakładek i czy nic nie wygląda podejrzanie. Nigdy nie rozstawaj się ze swoją kartą. Nawet podczas oddania jej na minutę kelnerowi może zostać skopiowana podczas wyniesienia na zaplecze. Nie zostawiaj też dowodu osobistego w zastaw wypożyczanego sprzętu, bo grozi to kradzieżą tożsamości. Ustaw powiadomienia SMS z konta i kontroluj dzięki temu wszystkie wydatki i sprawdzaj, czy zgadza się ich ilość i wartość. Przed wyjazdem pamiętaj o ubezpieczeniu na podróż. Można je wykupić nawet dzień przed wyjazdem w prosty sposób, logując się do swojego konta w banku. Jeżeli nie jesteś pewny, czy przypadkiem nie zapodziałeś karty w bagażu albo nie możesz jej znaleźć, możesz tymczasowo zablokować kartę, na przykład przez aplikację lub infolinię. Sprawdź, czy w Twoim banku jest taka opcja. Woo!